Cześć! Dziś będę mówiła o bardzo mocnym trendzie nadchodzącego sezonu, czyli moda wiosna-lato 2022, a jest to taki dopamine dressing, dzięki któremu możemy dać sobie takiego powera i dobre samopoczucie każdego dnia. I dziś będzie właśnie o tym, między innymi co to jest, jak możemy go wykorzystać i jak go też w ogóle tworzyć dla siebie samej, a jest to wyzwanie. Zapraszam. Czy naprawdę i na pewno będzie miało to zastosowanie u każdej osoby? Ja się nazywam Agnieszka Nortej, jestem stylistką i od 17 lat mam przyjemność pomagać kobietom w tym, aby czuły się rewelacyjnie każdego dnia w tym, co na sobie noszą. Napisałam również na ten temat książkę, a to jest mój kanał, w którym właśnie dzielę się z Tobą swoimi przemyśleniami modowymi, patrzeniem na modę, jak i również poradami i wskazówkami stylizacyjnymi. Zapraszam Cię serdecznie do pozostania ze mną, jak i do subskrybowania mojego kanału. No to co? Dopamine dressing? Lecimy! Jeśli jesteś ze mną już jakiś czas i obserwujesz mnie, oglądasz moje filmy, czy śledzisz mnie na przykład na Instagramie, z pewnością zauważyłaś, jaki mam przekaz. Chodzi o to, że pracując też na przestrzeni już wielu lat, z kobietami głównie, bardzo często zauważyłam, do czego wykorzystujemy w ogóle ubrania. Też na swoim przykładzie, który też bardzo, że tak powiem, w dużej części opisuję w książce Stylowa Królowa, jednocześnie pracując też z kobietami, zauważyłam, że ubrania to jest tak naprawdę narzędzie i świetna, rewelacyjna rzecz, którą możemy wykorzystać do tego, żeby każdego dnia poczuć się lepiej, żeby dać sobie samej wsparcie. Dlatego, że to wszystko wychodzi tak naprawdę od nas, z naszego wnętrza, z tego piękna, które jest w środku nas. Jest ono pokazywane i przekazywane poprzez ubrania, a tym samym dajemy sobie samej wsparcie i traktujemy siebie dobrze, jak najlepszą przyjaciółkę. Jesteśmy dla siebie po prostu dobre, celebrujemy siebie, uznajemy siebie, akceptujemy siebie, dlatego że bardzo często zauważyłam przy pracy z dziewczynami, że tak naprawdę zgłaszając się do mnie, czy rozmawiając ze mną też podczas rozmów też nawet towarzyskich, gdzie często przewija się też ten temat, słyszę, że dziewczyny mają problem z dobieraniem ubrań, że nie wiedzą, jakie fasony, kolory do nich pasują, a jednocześnie też tak naprawdę do końca nie mają ze sobą takiego połączenia i nie znają siebie. I to wynika właśnie z tego, że my nie wiemy, jak my możemy sobie same dać wsparcie, bo nie wiemy, jakie ubrania tak naprawdę do nas pasują. I często też na przykład podczas przeglądu szafy bardzo dużo procesów myślowych się uruchamia, bo my mamy najczęściej takie myślenie, że ubrania to są tylko ubrania i to są ciuchy, które tak naprawdę tylko nosimy. Jednocześnie pod tymi ubraniami jest bardzo dużo też pod spodem. Ja też dużo mówiłam na ten temat w filmie, do którego Was odsyłam, terapia ubraniami, czy to jest możliwe. Do niego link również zostawię Wam w opisie tego filmu. Jednocześnie chodzi o to, ubrania, żebyśmy my za pomocą tych ubrań traktowały siebie dobrze. Dopamine dressing, czyli taki power dressing, jest mi bardzo bliski. Jednocześnie za chwilę powiem, w jaki sposób możemy go zastosować, żeby on pasował tak naprawdę do każdego. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często jest tak, że co sezon są nowe trendy. I tutaj chodzi o to, że jeśli na przykład w tym momencie na ten nowy nadchodzący sezon, wiosna-lato 2002, będą modne szerokie nogawki, to wcale nie oznacza to, że ja mam
czy Ty masz usunąć wszystkie spodnie, które na przykład są z wężanymi nogawkami, czyli robisz takie spodnie cygaretki, rurki, tak? I tutaj wcale nie o to chodzi, żeby właśnie pozbywać się tych ubrań. Jednocześnie teraz właśnie ten dopamine dressing jest promowany w taki sposób, żeby wykorzystywać mocne, intensywne kolory, czyli na przykład pomarańcz, żółty, zielony, niebieski, takie chłodne, żywe bardzo kolory, nasycone, które bardzo często powodują to, że dzięki nim właśnie podnosimy sobie taką energię i power do działania każdego dnia. Jednak czy będzie to miało zastosowanie dla każdej z nas, w każdym przypadku? Może tak być, ale wcale nie musi. Z mojego 17-letniego właśnie doświadczenia, pracy też z kobietami, bardzo często widzę, jak my się różnimy. I to jest super. Dlatego, że dla Ciebie być może te kolory będą miały zastosowanie i dadzą Ci takiego powera każdego dnia. Jednocześnie być może wcale nie. Może dla Ciebie właśnie takim power dressingiem będzie, tak jak ja mam, jakaś stonowana marynarka, czy też ekstrawaganckie buty, czy oprawki okularów, albo kapelusz, tak? I tutaj właśnie musimy sprawdzić, co dla Ciebie same jest takim power dressingiem. Bo często zauważyłam, że czasami zdarza się tak, że niektóre dziewczyny mają nawet opór, czy jest to dla nich dużym wyzwaniem wprowadzenie jednego czy dwóch kolorów do swojej szafy, jeśli długi okres wcześniej nosiły jakieś ciemne, stonowane kolory na przykład i chciałyby coś zmienić, jednocześnie jest to dla nich dużym wyzwaniem wprowadzenie nawet samego jednego koloru. Kolory mogą Ci się bardzo podobać, jednocześnie na kimś. Dla Ciebie mogą być wyzwaniem. I zauważyłam, że na przykład dziewczyny, które mają, być może Ty właśnie taka jesteś, że masz taki styl bardzo wyraźny, że lubisz się wyróżniać, najprawdopodobniej do Ciebie będą pasowały takie kolory. Jest to taki styl lidera, ja to nazywam, gdzie lubisz po prostu przewodzić i świetnie z Twoją osobowością takie kolory będą współgrały. Powiem Ci na przykładzie też moich klientek. W zeszłym tygodniu na przykład miałam przyjemność być na zakupach z Oleną, która przyleciała specjalnie ze Szwajcarii, gdzie pracowałyśmy też wcześniej właśnie nad tym, żeby odkryć jej styl, gdzie jest to styl taki bardzo właśnie wyraźny i do Oleny teraz ten dopamine dressing, który jest wyrażany tylko i wyłącznie w kolorach, będzie świetnie pasował, bo tutaj na przykład stworzyłyśmy takie zestawy, gdzie możesz zobaczyć właśnie intensywną zieleń swetra i stonowane spodnie, gdzie bardzo mocno widać taki kontrast i różnicę i ona w tym się czuje świetnie. Czy na przykład też Natalia, z którą pracowałam, Natalia bardzo taki ma styl też lidera, jednocześnie bardzo mocno wyraźnie. Natalia lubi inność i być może Ty też jesteś taka, że znajdziesz u siebie w tą inność i ten power dressing na przykład w fasonach, nie tylko w kolorach. Może to być fason ubrań zupełnie inny dla Ciebie, który da Ci właśnie tą siłę. Lub na przykład jak spojrzeć na zdjęcia Agnieszki Czajkowskiej-Wendorf, psycholog, która też często właśnie korzysta z mojej pomocy podczas wystąpień, często w pytaniu na śniadanie. Agnieszka też lubi bardzo mocne, intensywne kolory i ona się w tym świetnie czuje. I to jest fajnie wtedy dopasowane do Ciebie, do Twojej osobowości. Także pomyśl o tym, co mogłoby być Twoim takim dopamine dressing, taką tą siłą w przekazie ubrań dla siebie. Bo wiadomo, że chcemy też fajnie wyglądać dla innych, dla na przykład partnera, w pracy się fajnie prezentować i czy gdzieś, gdzie wychodzimy ze znajomymi, to jest super, to jest okej, fajnie. Jednocześnie to, co ja myślę i uważam, najważniejsze jest to, jak my same się czujemy, dlatego, że jak my się same czujemy fajnie, to wtedy ten
ta pewność siebie jest taka naturalna, ona fajnie z nas wypływa i my czujemy się wtedy naprawdę komfortowo z samą sobą i w tym, co mamy też na sobie. Druga część na przykład klientek, jak spojrzysz tutaj teraz też na zdjęcia na przykład Agnieszki, z którą też pracowałam właśnie nad szafą, gdzie tworzyłyśmy pełne zestawy ubrań, jak możesz zobaczyć, to są Agnieszki, takie właśnie power dressingi, mogę powiedzieć, te dopamine dressing, tak? Czyli takie zestawy mocy, gdzie tutaj gramy fasonem, gramy tą klasyką. I tutaj ta klasyka właśnie wszystkich kładzie na kolana, gdzie jest wszystko fajnie dobrane w szczegóły i ta klasyka daje jej to poczucie, że to jest dla niej taki power dressing, tak? Czyli jestem właśnie też bardzo ciekawa, co jest nim dla Ciebie. I dajcie mi proszę znać, który na przykład z tych styli, takich mocnych kolorów czy fasonów, czy właśnie stonowanych kolorów i stonowanym przekazie odnajdujecie swoją siłę na co dzień w zestawach. Uważam, że ten trend ma sens. Jednocześnie pamiętaj o tym, żeby wykorzystać go, dopasowując go do samej siebie. Dzięki czemu teraz będziesz mogła zastanowić się, co lubisz, co Ci daje takie fajne samopoczucie, tego powera każdego dnia i też dzięki temu znowu poznasz siebie lepiej, a dzięki temu będziesz dokonywała trafionych zakupów i będziesz mogła też tworzyć tą szafę swoją taką kapsułową. Także daj mi znać w komentarzu, co dla Ciebie jest taką siłą każdego dnia. Czy masz ulubioną sukienkę, spodnie, może buty, czy też marynarkę, której czujesz się zawsze jak milion dolarów i jest to taką Twoją siłą, dzięki któremu czujesz się po prostu lepiej. I w tym odcinku już, kochani, to wszystko. Zapraszam Was na drugą część trendów już za tydzień, gdzie będę mówiła o kolejnych ciekawostkach nadchodzącego sezonu i oczywiście co? Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli podoba Wam się mój przekaz, to co robię, zostańcie ze mną. Zapraszam. Do usłyszenia. Pa, pa!